Radni z Komitetu Jana Zubowskiego domagają się wyjaśnień na temat ich zdaniem nieprawidłowości w finansach powiatu, które wykazała kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej. Wynikają one przede wszystkim z nonszalancji, z jaką zarząd powiatu na czele ze starostą Jarosławem Dudkowiakiem traktują przepisy finansowe i niechlujstwa władz powiatowych. Dokładnie chodzi o dodatki specjalne, które przyznawane są za dodatkowe obowiązki. Według radnych starosta Głogowski przyznał takie dodatki członkom zarządu niezgodnie z ustawą. One były za czynności, które wynikały z zakresu obowiązków zarówno pana wicestarosty, jak i pana członka zarządu. Czyli no, można byłoby to tak podsumować, że za te same czynności panowie dwa razy otrzymywali wynagrodzenie. Na zarzuty ostro zareagował starosta Głogowski. Chroń nas, Panie Boże, przed sekretarzem, prokuratorem, sędzią w jednej osobie, Mirosławem Szczęsiwilkiem. I tłumaczy, że w przyznawaniu dodatków nie ma nic nadzwyczajnego. Takie dodatki przydzielane są od początku powstania powiatów. Takie dodatki udzielali starosta Koliński, starosta Rusiecki, starosta Urbanowicz-Przysiężna, starosta Brok, starosta Rokaszewicz i starosta Dudkowiek. To jednak nie jedyne zarzuty. Radni PiSu twierdzą, że nie dostali od urzędu żadnej informacji o pokontrolnych wnioskach Regionalnej Izby Obrachunkowej. To, że nie trafiły do radnych, było niedopatrzeniem jednego z urzędników. Jak podkreśla starosta, dokument był dostępny na stronie RIO.